tak się uważyłam. No teraz to się czuję jak na wakacjach. Jocie, jak ty to zrobiłaś? No nie, no za mały ten rower. I okulary mi spadły. Dobrze, że się nie rozbiły. Okazuje się, że nie tylko my przenieśliśmy się w wakacyjne klimaty. Ładnie, promienie słoneczne. No nie, wskakuję do wody. Monika, Monika, wiesz jaki był dzisiaj mega dzień? Ja muszę sobie kupić taką hulajnogę na dwóch kółkach. Nic się nie chce robić, ale nudy. Pani zrobiła niezapowiedzianą kartkówkę, a ja nic nie umiałam. O, Monika wróciła się już ze szkoły. Tak, wróciłam, nie widzisz? Ojojoj, siostrzyczka ma jakiś zły humor. A jak tu mieć dobry? Dzisiaj jest fatalny dzień. Wiesz, a u mnie w przedszkolu też nie było fajnie. Nie było? Przecież ty zawsze z przedszkola wracasz taka zadowolona. Co się stało? Opowiadaj. Byliśmy dzisiaj na boisku i Hubert mnie rzucił piłką. Co, bolało? No tak. I okulary mi spadły. Dobrze, że się nie rozbiły. No widzisz, dzisiaj chyba po prostu dla wszystkich jest zły dzień. Ja dostałam pałę z matmy, do tego się pokłóciłam jeszcze z koleżanką i mamy tyle zadane, że chyba będę tu tydzień odrabiać. Dziewczyny, co u was dzisiaj jakoś tak nerwowo? Jakieś zezłoszczone jesteście, zły humor macie? Co się stało? Oj, mamo, dzisiaj jest jakiś kiepski dzień. Kiepski to mało powiedziane, jest fatalny. No coś w tym musi być. Ja dzisiaj gotowałam obiad, zobaczcie jak się uparzyłam. Do tego wszystkiego zupa ma jakiś przedziwny smak. Same jakieś niepowodzenia dzisiaj. No tak jak u nas. Mam nadzieję, że ten dzień szybko się skończy i jutro będzie lepiej. Ale uważajcie dzisiaj na siebie. Dobry dzień! Jej, ale dzisiaj super dzień. Dostałam 6 z matmy. Dobrze, że się wczoraj trochę pouczyłam. Warto było. Główka pracuje. Monika, Monika, wiesz jaki był dzisiaj mega dzień? U ciebie też? A co się stało? Tak. Dzisiaj w przedszkolu byliśmy na fajnej wycieczce. Wiesz co widzieliśmy? No co? Dwie słodziutkie małe syrenki. Syrenki? Chyba sarenki. No tak, sarenki, sarenki. Ale one były takie malutkie. U mnie też super. Dostałam 6 z matmy. I do tego nie mam nic zadane na weekend. No to mamy luzik przez cały weekend. Możemy się bawić. Zły dzień. Co robi? Już grać mi się nie chce, znudziło mi się to. Może w telewizji coś obejrzę? O nie, w tej telewizji też same nudy. O, może coś poczytam? Też mi się nie chce, wszystko już przeczytałam. Och, jaki dzisiaj zły dzień, nic się nie chce robić, ale nudy. Ale dzisiaj nudny dzień. Może porysowałabym coś? Nie, nie, mi się nie chce. A może bym ułożyła jakieś puzzle? Tam wszystkie już układałam po 100 razy. Co by tu porobić? Przydałaby się nowe zabawki. Wtedy by była jakaś rozrywka. Idę do Moniki. Może coś razem wymyślimy. Monia, co ty robisz? Bo ja się strasznie nudzę. Łapię promienie słoneczne. Co to, to jakaś nowa zabawa? Nie, to znów. To ja też chcę połapać. Jakaś dziwna to zabawa. Dobry dzień! Ale super dzień! Mega, że pani wymyśliła to wyjście do kina z całą klasą. Dobra, to ja już kończę. Zadzwonię jeszcze potem wieczorem, to pogadamy. Pa, pa! Monika, wpadła na świetny pomysł! Co znowu wymyśliłaś, Agatko? Pamiętasz laleczki Cookie Loose? No jasne, że pamiętam. Dzięki nim bardzo polubiłam malowanie. A ja zainteresowałam się fotografią. A wiesz, że jest już druga seria tych laleczek? No cóż ty, naprawdę? Ale bym chciała je mieć. Dla mnie to żaden problem. Patrz na to. Ta-da! Wow, Jocie, jak ty to zrobiłaś? Ty się lepiej nie pytaj. Chodź, otwieramy je, bawimy się. Ta seria to Sunday Fun Day. Ale fajne, kolorowe pudełeczka. Ciekawe, co w nich jest. Otwierajmy, szybko. Co tu jest? Zobacz, Agatka, ile tu saszetek. U mnie też. Ciekawe, co w nich jest. Szybko, otwierajmy, ale będzie niespodzianka. Laleczka.
nożną, ale nie lubi malować się szminką. Ona należy do drużyny sportowców. Moja to Lili. Lubi tańczyć, a nie lubi grać w koszykówkę. A co jest z drugiej strony? A, to są wszystkie minki, które może mieć ta laleczka. No tak, przecież z tym laleczką się zmieniają buźki. Tutaj jest taka normalna minka. Oj, a tutaj się chyba uderzyła i płacze. O, a tutaj wygrała w meczu i się cieszy. Jej! Tu Lili jest uśmiechnięta. A tu zmęczona po swoim treningu. Ale ciężko. A tutaj śpiewa. I like cookie cookie loose. I like cookie cookie loose. I like cookie cookie loose. I like it loose. Wow, ale piękna brokatowa spódniczka. Ale pięknie wyglądasz, Lili, w swoich ubrankach. Ciekawe, jakie ja będę miała ubranka. Rozpakowywanie tych saszetek jest takie ekscytujące. Nie wiadomo, co jest w środku. Wow, jakaś śliczna bluzeczka. A do tego sportowe spodenki. Moja laleczka lubi sportowy styl ubierania się. A ciekawe, co będzie w tej saszetce. Tam, 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 tam. Zobaczcie, ona ma takie specjalne buty do grania w piłkę nożną. A do tego jeszcze taką śliczną opaseczkę. Zobaczcie, jak ślicznie w niej wygląda. Ale masz fajne korki i na pewno strzelisz nie jednego gola. A moja ma baletowe buciki i opaskę z koroną. I ostatnia saszetka, ciekawe, co w niej jest. Zobaczcie, mi się trafiło radio. A mi się trafiła bramka i piłka. Strzelaj gola, Amy. Jest gol! Którą teraz losujesz, Agatko? To. Ale moja jest ładna. Ona ma brokatowe włosy. Zobaczcie na moją. Ona ma dwukolorowe włosy. Moja to Gigi. Ona jest drużyna dzikich kotów. I oczywiście lubi kotki. Tak jak ja, Karmelka. Moja to Jill. Jest z drużyny karnawałowej. Uwielbia watę cukrową. Jakie ma minki twoja laleczka? Tu się oblizuje, chyba zjadła pyszną watę cukrową. Mniam, mniam. A tu się śmieje, jest bardzo wesoła. A tu się chyba ogrudziła. Zobaczcie, jaki Gigi ma fajny bierecik. I wielką, pyszną watę cukrową. Gigi to piosenkarka. I zobaczcie, jakiego ma słodkiego kicia. A oto i wszystkie nasze kolorowe laleczki. Lula uwielbia muzykę i lubi chodzić na imprezy. A to słodka Annabel. Jaki ma fajny balonik. Jest bardzo pozytywne i lubi pomagać innym. Pip uwielbia lody i słodkie szejki. Lubi spacerować w słońcu. Sandy uwielbia nurkować w oceanach. Jakiego ma słodkiego pupilka, ośmiorniczkę. A oto surferka Kelly. Kocha morze, jest odważna i niczego się nie boi. Brenda jest bardzo wysportowana. Codziennie ćwiczy na plaży. Oczywiście razem ze swoim słodziutkim pieskiem. A oto i Amber. Muzyka to jej świat. Jest urodzoną cheerleaderką. Emily to vipowa laleczka. Ona ma najwięcej akcesoriów. Ma bluzeczkę i butki na zmianę. A do tego taki nietoperzowy plecaczek. A jej pupilkiem jest taki fajny, cute jednorożec. A wiecie, co jest jeszcze fajne w tych lalkach? One mogą zamieniać się wszystkimi ubrankami oraz akcesoriami. Amy, czy mogę z tobą pograć w piłkę? No pewnie, spróbuj strzelić gola. Jeeej! Jill, wybieram się na imprezę. Pożyczysz mi swój berecik? No pewnie, Emily. Przecież jesteśmy przyjaciółkami. Musimy się dzielić. Ty też w nim świetnie wyglądasz. Kelly, nauczysz mnie surfować? Dobra, wskakuj na deskę. A ty potrzymaj mojego balona. Ale to jest trudne, ale też i bardzo ekscytujące. Woo! Informacje o każdej z tych laleczek możecie znaleźć na stronie www.cookieloose.com. Zapraszamy! Zły dzień! Ale słaba pogoda. Już chciałabym, żeby było lato. Tak, lubię być sobie nad wodą. Budować sobie zamki na piasku. Leżeć sobie na kocyku. Pluskać się, wypoczywać. A w taką pogodę co można robić? Ale lipny ten dzień. Agatka, idziemy na dwór, może porobimy coś fajnego? Zobacz, jaka jest pogoda, nie chcę iść. No rzeczywiście, masz rację. Ja nie mogę już się doczekać wakacji. Pamiętasz, jak w wakacje rzucałyśmy się w fale? Wtedy było fajnie. Teraz. Ale wiesz co, może obejrzymy sobie chociaż nasz filmik z nadmorza. Niby to nie to samo, ale chodźmy, przypomnijmy sobie. Zobacz, Agatko, ale było wtedy fajnie. Ja nigdy nie byłam nad morzem! Dobry dzień! Agatka, a pamiętasz, jak fajnie było nad
chciałabyś dzisiaj być na plaży nad wodą? No jak to dzisiaj? Przecież to niemożliwe. A może pomogą nam w tym? Laneczki Cookie Luz, kumpele z plaży. Ale jak to możliwe? Patrz na to. Wow, jesteśmy na plaży. Jak to się stało? To wszystko dzięki Cookie Luz. Tak bardzo chciałyśmy być nad wodą. Ale mega fajny dzień się zapowiada. A może jakiś plażik? O, bardzo chętnie. Może się nawet trochę opalimy. Ale fajny wypoczynek na plaży. Ale słońce świeci. Monika, masz okulary przecież słoneczne. No jasne, jestem na wszystko przygotowana. No teraz to się czuję jak na wakacjach. Jest mega. Laleczki Cookie Luz sprawią nam fajną niespodziankę. I like Cookie Cookie Luz. I like Cookie Cookie Luz. I like Cookie Cookie Luz. I like Cookie Luz. Kąpałaś się już dzisiaj, Monika? No nie, wskakuję do wody. Szalona. Okazuje się, że nie tylko my przenieśliśmy się w wakacyjne klimaty. Zły dzień! Zobaczcie, jak u nas na podwórku jest zimno. Tutaj jest już piękna wiosna, ale daję krok w tą stronę, a tutaj jest jeszcze zima w pełni. No ale nie o tym chciałam wam dzisiaj mówić. Chciałam dzisiaj sobie zrobić taki sportowy dzień i pojeździć na rowerze. No nie, no za mały ten rower. Nie, no żadne to jeżdżenie na takim rowerze, na takim małym. Ten rower już się nie nadaje dla mnie do jazdy. On jest dla jakiegoś małego dziecka. No dzisiaj sobie właśnie chciałam pojeździć. No co za fatalny dzień. No i co ja teraz będę robiła? Ale mi smutno. Agatka, a ty jeździsz na swojej hulajnodze? No nie, już ta hulajnoga też się nie nadaje dla mnie. Ja muszę sobie kupić taką hulajnogę na dwóch kółkach. No to jest dla małych dzieci. A przecież ja jestem duża. Ale lipa, jaki dzisiaj pechowy dzień. Nic nam nie wyjdzie dzisiaj, Monika, z tej jazdy. No masz rację, Agatko. Musimy sobie na wiosnę kupić nowy sprzęt. A miało być tak fajnie. Coś za dużo urosłyśmy przez tą zimę i wszystko jest za małe. Dobry dzień! Zobacz, jaka dzisiaj fajna pogoda. Ale mega dzień, porobiłybyśmy coś fajnego. Może jakiś spacerek, albo zabawa w berka, albo bieganie. Co ty na to? Trzeba się ruszać, sport to zdrowie. Pomogą nam w tym laleczki z drużyny sportowej Cookie Luz. Patrz, Agatko. Wow, jesteśmy w lesie. Może pobawmy się w berka. Dobra, Agatka, zatrzymajmy się, ale sobie pobiegałyśmy. Ale fajna zabawa. A może teraz jakieś ćwiczenie na utrzymanie równowagi. Przejdźmy po tym pniaku. Chyba można się tutaj, mam taką pomoc. Ale fajny dzień. Wow, padłam do lawy. Dobrze mi idzie. Ale teraz nie padłam. Ale dzisiaj jest super, super mega dzień. Aga, a może teraz szermierka? Broń się. A, teraz nie pokonana. Nie, nie, nie. A? Dzień. Wojna na liście! Na pewno cię pokona! Klikajcie łapki w górę pod naszym dzisiejszym filmikiem! Odwiedzajcie nas na Facebooku! Oraz na Instagramie! Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem! Dyryn, dyryn, do zobaczenia! Pa!